Ile? Nieduża taka ze 2 kilo. Proszę tutaj do wujka, ucierpimy. To jest gruba pleciona, to spokojnie mogę, tak powiem, delikatnie na tej plecioneczce odciągnąć. To ma się wyczucie w ręku, bo jakbyś nie ma wyczucia w ręku, to bym nie radził tego robić. Idzie do nas troszeczkę. Ach. Teraz mnie ochlapie. Poszło. No ryba chyba, wiesz? Trójaka ma, spoko. Tak. To jest mocny nurt, ona nie jest taka duża. I bardzo gruba żyłka, widzę. Bardzo gruba żyłka. Ale bo on jest ładny. Kilo ma. Ładna rybka. Mamuś większy. A cóż to było? Rybka się wystraszyła? Wiesz nic, dobry trójka. Tak zwany tusz. Ale jeszcze ma siłę. No. Słuchaj, a na windę? Nie no, żyła mocno, to na windę można, nie? Tak. O kurczę, Piotruś. Brawo, Janku. Ciężka sprawa. Delikatnie. Bo ona musi wrócić do wody. Bardzo ładna rybka. Podoba mi się. Myślę, że nie tylko mnie. To się wydaje potwór, jak ci przy łódce sypnie, wie. Ale no, jest ładna, ale... Kurwa, ledwo co siedzi. Ledwo co siedzi, koleżanka. Jedna pineczka, no Piotrek, jak ja bym ci 20 lat temu powiedział, że ty będziesz tak mówił, to ty byś mnie wyśmiał. Ale nawet nie było tak, to nie odzywałbyś się do mnie. Jutro. Nie odzywałbyś się do mnie, tak. No a teraz niestety tak mówimy. Ja też sobie nie wyobrażam, że można rapę łowić na mysz, ale tak łowili kiedyś w górach. Na żywca łowiłem, rzeczywiście jest to bardzo trudne łowienie. Piotrek, jest to bardzo trudne łowienie. Jeżeli chodzi o żywca, to ja ci powiem, przepraszam, że ci przerwałem, ale kiedyś położyłem się na skarpie, takiej jak tutaj widzimy, założyłem kulę wodną, uklejkę i z góry wędka leżała na dole, obserwowałem. Nie złapałem nigdy bolenia na żywca. Ale brania chodził, miałem, ale brania nie miałem nigdy. A ja nie miałem, czyli nie jest to metoda. Ja ją mogę wykluczyć z czystym sumieniem, łowienie na żywca bolenia. Łowią.
łowią. Piotrek, ja mogę to wykluczyć. Albo ja nie potrafiłem, ale... Łowią, ale specjalistyczne zbrojenie musi być, wiesz? Jak ona łyka, od razu jest na święty. Aha. Wypuszczanie, chociaż łowią tak, że jej wypuszczają, ale to jest, rozumiesz, czasami rzucasz żywca bez niczego, na pustej żywce. Ja tak miałem. I ona sobie ukleja, chodzi, rozumiesz, po wierzchu i bolonie krążą jak rekiny wokół niej, który się w końcu skusi, odjeżdża, no tak, ale jest... poczuje opór od razu. A propos, bo tutaj powiedziałeś o tych kolorystyce gór. Kiedyś byłem na boleniach. Słuchaj, Piotrek, to pamiętasz tam jakieś, powiedzmy, 15 lat temu te spędy takie. Tam jest, stoję sobie w wodzie. W druga połowa września. Słuchaj, no i one tak brały na nasze te, bo kiedyś mówiliśmy na łowianki głównie, prawda? Bo nie było tych gum. Żeby daleko było. Słuchaj, tak, brały na te łowianki. I słuchaj, ja miałem w pudełku takie różne fioletowe, błyski, te refleksy, czy tam te były różne. Ale to były takie badziewiaste rzeczy, nie? Że ją trzeba było podpinać, żeby ona się kręciła. Słuchaj, brały naprawdę na wszystko. Nieważne, czy zielona, żółte kropki, czy odwrotnie, czy fioletowa, one po prostu brały. Nie miały czasu się zastanawiać, bo ich tyle było. Teraz z Piotkiem sobie tutaj, no przecież on jest stary, że tak powiem, fan łowienia boleni w ogóle, jest z tego znany, słynny. Przecież widzę czasami na łódce, ile ty się namęczysz, ustawiasz sobie 50, czy tam powiedzmy, no 50 przesad, ale 20 różnych kolorów gum i ty cały czas testujesz, 103 rzuty i to nie ma tak jak kiedyś. Zakładaliśmy jednego frędzla. Do urwania. I do urwania, albo go porwała i koniec. A teraz widzisz, trzeba, no nie wiem, te wędkarstwo się różni naprawdę. Pamiętasz, jak już twistera ci urwało całkowicie, albo już nie można go było nabić, dopiero zmienialiśmy. Kupowaliśmy u ciebie w sklepie paczkę jednych gum i nam to starczało. Teraz ty jak jedziesz na ryby, pokazywałeś, no to masz cały kosz, to waży 30 kg. Gum masz rodzaju wszystkie, które masz w sklepie. No i tak teraz niestety łowisz. No. Choroba. No ale to nie jest choroba, to zmusiło cię konieczność. Obecne dzisiejsze wędkarstwo. No. Inaczej tego nie zrobisz, no. Inaczej nie zrobisz. Ja pamiętam, ostatnio byliśmy nad wodą, założyłeś, co tego sumka złapałeś małego. Pamiętasz? Podczas, no to przecież ten wobler jakiś zielony, ten guma zielona z jakimś czerwonym ogonem, no skąd ty to wytrzasnąłeś? To tylko to jest... Tak zwany celownik teraz. Celownik nazywa. A, tak? Tak. Aha. Masz różne celowniki w różnych... No. Aha, to ja nawet jeszcze nie jestem... Tak, ty jesteś cały czas na bieżąco. Ja nawet w to nie chcę wchodzić, bo... Ale wiem, że ty jesteś na bieżąco. Teraz jest dużo nowych nazewnictw. W wędkarstwie, tak. Jak? No człowiek. Nie, tak? Jakieś celowniki. Jakieś... Ale co to jest za celownik? No to jest po prostu kolor ogona. No. Nie, no naprawdę? Tak. Wędkarze czy to? Wędkarze. Internetowi, tak. A, internauci. Ci, co są 360 dni na rybach w roku. Przed telewizorem. Przed komputerem i 5 dni na rybach. No to przez cały rok. Nie, Piotrek, ja tego nawet nie wchodzę na te czaty, bo to są ludzie, którzy ci mówią, oni są 360 dni w roku na rybach, bo oni są codziennie na rybach po przed pracy. LCD, tak. A reszty 5 dni to są święta, że nie mogą, wiesz. No, ale... Bo żona nie puszcza przed komputer. A oni się szykują później... Pozdrawiamy wszystkich wędkarzy internetowych i nie internetowych. Szykują się, proszę ciebie, na ryby, wiesz, 2 tygodnie, później zła pogoda, nie jadą. Ale ile i do internetu, ale przed tym, po tym daj spokój. Takie półkilowe losze. Jakie rozmowy. Nie, tego, proszę tego tak, jeżeli ktoś tam lubi sobie do internetu wejść, ale tak z przymrużeniem oka tych, nie? Wiadomo, każdy robi to, co lubi. No zgadza się. My lubimy nad wodą spędzać czas i spędzamy nad wodą. Przed komputerem rzadko. Wolę nie z rybą karpiowatą, ale ma zęby gardłowe, prawda, Piotrze? Tak, ona przeciera tą uklejkę. Czy każda ryba ma zęby gardłowe, natomiast boleń jest rybą karpiowatą rzeczywiście, ale typowo drapieżną. Typowo drapieżną, bo inne ryby karpiowate są takimi dennymi rybami, natomiast czasami zjedzą rybkę, ale nie żerują generalnie na rybie. Piotrek, ja wiem, my byliśmy, ty masz różne takie swoje tajne informacje. My jak łowiliśmy bolenie takie do 6 kilo, przeważnie największe 5, 6, 4 kilo, prawda? Ja. Jakiego największego ty bolenia widziałeś? Niekoniecznie złapanego, bo wiem, że miałeś różny kontakt z różnymi ludźmi, którzy Słuchaj, pływali. Ja ci powiem, koniec lat 80. Staliśmy na tak zwanej komarowej główce, a to już dużo komarów tam zawsze było. I widziałem, ja miałem wtedy tylko dwa brania, znaczy podejścia w ogóle do gumy. Aha. To było tak potworne bolenie, że tam się od 5 kilo w ogóle mniej więcej, bo po jakimś czasie możesz sobie po prostu ocenić. No, bo ty już wyjąłeś się setki. To jest, no. Tam najmniejsze to było 5 kilo. Tam były takie potwory, tam były takie kanonady jak sumy. Jak Naprawdę? Sumy. Ale tak cwane, nie miałem jeszcze pewnych przynęt, rozumiesz, które mam dziś. No, owianka kiedyś podstawowa. To były potwory, no takim największego bolenia, jakiego widziałem, złapał Michał, 6,40 czy 6,50, ja takiego nie złowiłem. Pod 6 miałem 5,80, coś takiego bolenia.
ale tak jak mi starzy przedwojenni jeszcze wędkarze, no to 12 kilo boloń słyszałem na żeraniu kiedyś taki padł. 12 kilo boloń. Ale padł. To w ogóle nie wiesz, jak tam w książkach oni to kisują. Do 10 kg boloń generalnie, nie? Rośnie. Podobnie. Ja takiego nie widziałem. Generalnie w Wiśle, znaczy w wodach polskich, no bo Wiśle nie. No, akurat są duże bolonie, na Odrze są duże bolonie, ale Wiśle do 10 kg, 5 kilo już jest dużą sztuką. Bardzo dużo. Dużą, 6 to już jest sensacja. Rekord polski jest 7 to na skarczykiem, coś takiego. No zgadzasz. Także... Ale wiesz, ja wiele. Najczęściej widziałem... łowi się bolenie 2 do 3 kg. Rekord polski to jest zgłoszony. Ja wiele widziałem twoich ryb, które były na rekord polski i nigdy nie zostały zgłoszone i teraz żałujemy tego, że nie zostały. Nie pobił ani sandaczy, ani szczupaka. Nie, no bo to jest. To, wiesz, to są rekordy od 30 czy tam od już lat. Szczupaka 24 kg złowić. Biegam. Sandacza 16. Ten sam człowiek. 17 lat chyba, tak? No coś takiego. Tak. Ale widziałem na przykład inne ryby, które ty łowiłeś. Powiedzmy, brzana nie złosiłeś, też taką wielką złowiłeś kiedyś. Nie mieliśmy akurat aparatu, lat temu to było 15, ale ona była na rekord polski i do tej pory by się trzymał. Jestem tego pewny. No na przykład już nie wspomnę o takich rybach jak krom, bo tego by nigdy nie, ale też jakie łowiłeś piękne, kropie, wielkie. Rozpióry to kilkakrotnie miałbyś parę, tylko żeśmy nigdy tego nie zgłaszali. Ale szkoda mi tylko tej brzany, bo już taki czas, jak może nam się nie powtórzyć. Nie złowisz nigdy, no. Nie mieliśmy ani wagi, ani nic, ale złowiłeś ich setki, zresztą tutaj sobie siedzimy, nic nie widać. Piotrek, jaki jest problem w tym? Czy one... Jak one się trą? Czy to jest to, że gumy weszły, czy wędkarze? Bo kiedyś nad Wisłą miały łowić 4 osoby. To jest problem z każdą rybą taki sam. Sprawa od wielu lat zanieczyszczeń. Sprawa wędkarzy. Ale Piotr, przepraszam. Kiedyś był brudny i ten boleń był. Tak, ale tej ryby było stado podstawowe. Aha. I ścieki... To jest tak, słuchaj. Masz jakiś ściek i taka ryba wchodzi na tarło w zatokę. Ryba się wyciera, ale ta na rybek nie wypłynie z tego ścieku, umiera. Do tego dochodzą, rozumiesz, jeszcze wędkarze, do tego dochodzą rybacy, bez kolejności mówię, kłusownicy. No kormoran wiadomo, to człowiek zaburzył, prawda? Do tego dochodzi technika, czyli gumy. Gumy, kiedyś nie było, i tak dalej. Łubianki się klepało. No, trole, nie trole, masę różnych rzeczy do tego dochodzi. Bagrowanie. Bagrowanie, zabieranie naturalnych siedlisk ryb, szarpanie na tarliskach, to wszystko daje łączny wynik. Możemy powiedzieć, że rybak, wędkarz, ten daje mniej więcej. Oskarżamy się nawzajem. Wszyscy razem do kupy jesteśmy winni. Wszyscy razem jesteśmy do kupy winni. No i wiesz, i tym bardziej bolenie wypuszczajmy, kochani, dlatego... Wszyscy że... wędkarze mówią, tak, bo to kłusownicy, tak. Oczywiście, że kłusownicy, oczywiście, że że rybacy. Ale oczywiście, że wędkarze, oczywiście, że kormorany. Wszystko razem daje wynik. Ale musimy myśleć obiektywnie. Powiem ci szczerze, że mi się wydaje, że bolenia to właśnie wykończyło dużo wędkarzy, bo przecież to jest ryba sportowa, guma. Przede wszystkim guma. Guma i w ogóle. Bo powiem ci, że kłusownik to go tak nie wytępi tej ryby, bo to nie jest sum czy coś. Ale daje. Dobrze. O, ładnie. Ale lepsze niż orgazm, nie? No. Taka sama. Dobra, ale ty jak ciągnie. Ty, taka sama jest większa, rozumiesz? Jest większa, ale taka sama. Biorę ją za laptop. Nie. Nie jeszcze? Nie weźmiesz jej za łeb. Ładnie chodź. Dzień dobry, cześć. Nie jest ciocia. O, sztuka. Dobra, pozdrawiamy wszystko. Dobra. Sam wiesz na pulwowy, sam na pulwowy. Tak, ja wiesz. Ja do góry wezmę. No ale to jest przewodnik. Sprzęt dobra, woblera założył. Pierwszy rzut i siedzi. Pierwszy rzut czy drugi? Pierwszy rzut chyba, nie? Chyba drugi. Drugi czy trzeci? To nie przewodnik. To nie przewodnik. Janek, nie, poczekaj. Parapa. Janek, tylko nie podskrzyla, bo szkoda ryby, słyszysz? Ona jest dobra jeszcze. To jest rapa. Moja pierwsza. Chyba pierwsza rapa w tym roku. Nie. No nie! Ludziska. Ale piękna. Janek, do wody, do wody, szkoda ryby, bo to są ostatnie, że dawaj, tak powiem. Na Janek, ale wiesz co, ona jest taka sama jak ty złapałeś, wiesz? Nie, chłopie.
Jezus, nie rób ze mnie jaj. No ale daj Sebastianowi, bo to jego ryba, ty się chwalisz tak jakby twoja była, słuchaj. Zmoczące. O, zmoczył, dobrze. Dobra. A Janek, weź czerep trochę do dołu. Świetnie. Janek, bo ja nic nie widzę tutaj. Piękna złota rapa. Ale sztuka. Ładna, ładna rybka. Piękna. O, kawał ryby. To jest kawał ryby. Piękny bolek. No Piotrek, to ja kolej. Do? No, to złapania. No jak ja wędki nawet nie mam rozłożonej.